Halo, halo, dzień dobry. Witam u Ani w kuchni i dzisiaj serdecznie zapraszam do upieczenia ze mną przepysznych ciasteczek serowych. Są kruchutkie, słodkie, posypujemy je cukrem, pudrem i serwujemy z dżemem. Przepyszne. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy od pokrojenia naszego masła w drobną kosteczkę i kładamy na 20 minut do zamrażalnika, żeby się dobrze schłodziło. Potem do mojego malaksera wsypuję mąkę, dodaję proszek do pieczenia i pulsuję troszeczkę, żeby się wszystko dobrze wymieszało. Potem dodajemy masło i znowu pulsujemy, aż będziemy mieli malutkie grudeczki, tak jak tutaj wygląda. Dodajemy ser, ja tutaj dodaję ser ricotta i nasze żółtka. Esencję waniliową. I miksujemy, aż się wyrobi kulka ciasta. Przekładamy na stolnicę i wyrobimy kilka razy, aby się wygładziło. Potem podzielimy na pół i ja tutaj spłaszczam, żeby potem wygodniej było wałkować. Zawijam folię spożywczą i wkładamy do lodówki na godzinę. Po godzinie zajmujemy się pierwszą połową ciasta, rozwałkowujemy gdzieś mniej więcej na 3 mm grubości i potem tutaj mam akurat serduszka, ale mogą być kółeczka. Wycinamy dwa serduszka o takim samym rozmiarze i potem w jednym z tych serduszek wycinamy mniejsze serduszko i składamy nasze ciasteczko, czyli mamy całe serduszko i serduszko z dziurką, a ta dziurka potrzebna, aby móc nałożyć troszeczkę dżemu i ja tutaj używam dżem malinowy. Tak przygotujemy serduszka z całego naszego ciasta. I jak już mamy gotowe, posmarujemy wszystko rozkłóconym jajkiem i to wędruje do pieca nagrzanego do 180 stopni na około pół godziny. Muszą być piękne, złoto-brązowe, tak jak tutaj widać. Potem przenoszę na kratkę do studzenia i jak już są prawie ostudzone, posypuję cukrem, pudrem i gotowe. Przepyszne, delikatne, prezentują się pięknie. Mam nadzieję, że spróbujecie i że filmek Wam się podobał. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie.